Cześć, witajcie znowu. Wróciliśmy do geotermalnej doliny. To lecimy dalej z tematem. Tu chyba muszę wysiąść. Chyba, że nie. Tak, na górę. Musimy chyba odblokować ten atlas, czy coś takiego. Mamy tu wszystko. Czekaj, tego tutaj coś jest do odblokowania. Coś tutaj można znaleźć, jakieś prezenta. Dobra, idziemy, zobaczymy, co tutaj się będzie działo. O, tutaj chyba brygada siedzi. Co one tu gadają? Agios Oteos, Agios Prophetes, Agios Athanatos, Eleison i Mas. Agios Oteos, Agios Prophetes, Agios Athanatos, Eleison i Mas. Jakiemu one gadają? Chyba nie po polsku. Dobra, idź, kurna, biegnij, nie ma Agios czasu. Oteos, Agios Prophetes. Nowy obóz. O, nowa mapa. O Jezu, ile prezentów. Masz tu ile skrzyneczek, tylko oczywiście od drugiej mańki. Coś czuję, że to już chyba koniec tej gry. Się zbliżamy ku końcowi. No po co to by było? Skórki. O, można stąd chyba skuczyć. Gdzie jest ten kurczy? Czekajcie, gdzieś tutaj coś jest. O, tu jest coś. I tam można coś, jakieś krypta czy insza, inszość. O czym się to rozwalało? Czekaj, wybuchówką? Nie, chyba wybuchówką. O kurwa, ale Jezu, Jezu. Jakby tak się struga te strzałki. Dobra. Nic się nie stało. Ostrze już dawno się zniszczyło, ale to jest chyba kość udowa. Prawie na pewno ludzka. Może to jakiś przedmiot rytualny? Super. Gdzieś tu jeszcze coś miałem, kurwa. Do odblokowania. Gdzie to mam zostać? Survivalowy. No ty tutaj gdzieś. Czekaj, mordeczko, zaraz tam przyjdę do ciebie. Tutaj zbiorę prezenty najpierw. A tam co jest? Jeszcze chyba nie byliśmy, czy byliśmy? Drabinko nam się przyda. Coś jest, tu coś jest. Wszędzie coś można znaleźć. Po co z tego skakać? Czekaj. No proszę, tu coś jeszcze jest. Jakaś karteluszka. No, ładnie, pięknie, tylko jak ja tam obskoczę. Jestem ciekaw. Czyżby tędy? No to jak przeskoczę, to tam nie wskoczy, nie ma ha. Nie haja. Kurwa, jak tu wejść? Nie ma żadnych net blokadków.
Ani jak to wysadzić, ani nic. Fuck. Dobra, olewamy, idziemy z tematem. Czekaj, może tam to drzewo jeszcze. Nie, przyda mi się. I se wejdziemy tutaj i se zaskoczymy. Hops. Pięknie. Dobra, idziemy z Jackoidem. A nie, to Johna, o Jezu. Wyglądasz fatalnie, ale humor dopisuje. Może chyba wreszcie zginie. Tata miał rację. Boskie źródło naprawdę istnieje. Szkoda, że nie może tego zobaczyć. Byłby z ciebie dumny. Sofia powiedziała mi, co zrobiłaś dla jej ludu. Laro, dobrze cię widzieć. Jacob czeka na ciebie w obserwatorium. What? Jakie obserwatorium? Nareszcie przylazłeś w Włoch. Naprawdę go znalazłaś. Założyciele Kitierzu byli doskonałymi rzemieślnikami. Przeglądali tutaj Atlas. Johna, pociągnij łańcuchy. Dobrze. No Murzyna jak zwykle do roboty zatrudni. Tego systemu do planowania miasta. To starożytna odmiana rysunków. Dokładnie. Wszystko wychodzi z tego punktu. Wygląda na to, że środek miasta znajduje się pod jeziorem. Ale coś się nie zgadza. Katedra, w której był Atlas, jest po złej stronie mapy. Obracaj dalej. Już. Kitierz nie jest pod jeziorem. Jest pod lodowcem. Boskie źródło musi tam być. Jak do diabła przebijemy się przez te góry lodu? Chwila. Tu jest ścieżka. Prowadzi do miasta. Katedra jest tam. A po drugiej stronie wieża. To oznacza, że wejście do Kitierzu musi być... tutaj. Wejście do Kitierzu jest tutaj. Wiedziałam. Wolosie. Ale Murzynę ukradł. Nie idź za mną! Johna! Uciekaj! Nie! Laro! O nie! Nie mamy dużo czasu. W
Wkrótce trójca odkryje położenie źródła. Ale... Johna, muszę iść za nim. Nawet kosztem prawdy, której przyszłaś tu szukać? Idąc za mną ryzykował swoje życie. Już raz o mały wóz go straciłam. Nigdy więcej. Idź no to... zatem. Zrób co należy. Gdzie ona poszła? Znowu do ruskich? Do bazy ruskich, czy jak? Jeśli Johna żyje, na pewno przetrzymują go w starym sowieckim gułagu. Nie mam ochoty wracać w to okropne miejsce, ale nie mogę zostawić go w rękach trójcy. Dokładnie, mordeczko, tam musisz się udać. Johna, trzymaj się. Sofia, jesteś tam? Lara, wszystko w porządku? Tak, jestem przy starej hucie miedzi nad gułagiem. Idę śladem Johna. Wiem, gdzie to jest. Przed pierwszym atakiem na trójce ukryliśmy tam broń. Może ci się przyda. Dziękuję. Jaka dobra Sofia. Sofio, do zobaczenia. No kurwa. No masz. No to tylko po jednej strzale. No wreszcie, ale coś się zaczęło działać. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie ja w ogóle jestem? No tu jestem na początku. Okay. Kurna. Nie mam jak stąd wyjść. Jak ja tu wlazłem? Czekaj, coś tu jeszcze jest. Lara? Lara! Lara! Odpowiedz! Kiedy ostatni raz cię widziałem, byłaś... Cholera, Laro. Mam nadzieję, że żyjesz. Po lawinie złapałem jakiś sygnał. Jeden krótki dźwięk, ale to na pewno był twój głos. Wiem, że to słyszałem. Wiem, że przeżyłaś. Przynajmniej jeśli chodzi o lawinę. Od tej pory nie miałem żadnej łączności, ale będę próbować. Wiem, że kazałaś mi stąd odejść, poszukać bezpiecznego miejsca, ale... Naprawdę myślałaś, że cię tak zostawię? Powinnaś mnie znać już trochę lepiej. Dobra. Jakieś zadanka. Dobra, wskoczymy na to. Więcej propagandy. Myślałem, że coś przeczytasz. Dobra, zobaczymy, czy coś mamy, jakieś punkty do... Mają Johna. Uruchomienie. I Atlas. O. Jeśli jednak pomyśleli, że on coś wie, może zostawili go przy życiu. Mam tylko nadzieję, że Johna wytrzyma i zdołam go odnaleźć. Muszę go odbić.
Nie pozwolę, by tutaj zginął. Trzymaj się, Johna. Znajdę cię. Pięknie. Pięknie to powiedziałeś. Jak ja się tu kurwa znalazłem? To się zastanawiam. To jest z dupy strony. Jest linka jakaś na dół. Ja nie byłem już jakoś. O, tu coś kurna jest, ja pierdziela, ale bym przegapił. O, mapa skarbów. A to gdzie to jest? Plakaty, straty. Jak ja tu się znalazłem, kurde, no dalej nie mogę pojąć. Dobra. Nie będziemy przedłużać. Ale to już chyba nie dzisiaj nagram w takim razie. Dzięki za uwagę i cześć.